Raz Kamiński, Kora, jego wyjątkowa płyta z coverami niezapomnianej Kory i zespołu Manam na antenie w Tobie FM, a przy moim telefonie, a raczej mogę powiedzieć na łączach internetowych, zdobywca drugiego miejsca 10. edycji programu MasterChef, Mariusz Kisiel. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam Tobiasz, witam drogich słuchaczy. Dziękuję bardzo za zaproszenie. To ja Ci bardzo dziękuję, że to zaproszenie przyjąłeś i bardzo cieszę się, że możemy dzisiaj porozmawiać. Przyjemność po mojej stronie. Czy zatrzymałem Cię w przygotowaniach świątecznych, czy jeszcze nie? To znaczy jeszcze nie, bo jeszcze, że tak powiem, no, mając dwójkę córeczek, prawda, jeszcze nie zaczęliśmy gotować, także będziemy to robili 2 dni przed Wigilią, także jutro jeszcze jest Okej. taki też spokojniejszy dzień, no i już pojutrze, że tak powiem, przygotowujemy się do Wigilii, także zaczniemy powoli wszystko przygotowywać. Czyli jeszcze jest dobry moment na takie spotkanie. Pewnie, że tak. Tak. Mariusz, na początku, zanim porozmawiamy o kulisach i Twoim udziale w programie MasterChef, chciałem Cię zapytać o Twoją pasję do gotowania. Jak to się u Ciebie zaczęło? To znaczy zawsze jakoś tak gdzieś w głębi duszy czułem, że bardzo, bardzo lubię gotować. Chodzi mi też o ten cały, że tak powiem, całą tą otoczkę gotowania, eksperymentowania, próbowania czegoś nowego. No powiem tak, że zawsze podglądałem troszeczkę moją mamę, jak tam kuchciła coś tam w kuchni, ale też muszę przyznać, że bardzo dużo mi to dało praca w restauracjach, bo ja bardzo długo pracowałem w restauracjach jako barman, prawda? I zawsze też Okej. podglądałem często wielu kucharzy, którzy gotowali. Zawsze mi to, że tak powiem, napawało pasją do tego, że chciałbym kiedyś, tak jak oni, po prostu wydawać takie bardzo, bardzo dobre dania. No i z tego się tak wzięło, że powolutku, powolutku zawsze coś tam kombinowałem sobie w domu. No mówię, no mam bardzo duże wsparcie od mojej żony, także kiedyś powiedziałem do niej, wypadłem z takim, że tak powiem, szalonym pomysłem, powiedziałem, no może bym spróbował w MasterChefie swoich sił. No i Aneta powiedziała, że słuchaj, jak najbardziej, mi się wydaje, że bardzo dobrze gotujesz, jedzenie bardzo mi smakuje, także no dlaczego nie? No jeżeli czujesz się na siłach i Okej. jesteś, myślisz, że będziesz w stanie, no dlaczego nie? No i jakoś tak, że tak powiem, cała ta moja pasja i miłość do gotowania, no, przełożyła się na to, że odważyłem się, no i wystartowałem w programie MasterChef 10. edycji. A jest jakaś taka, że tak powiem, kuchnia, taka specjalność, może kulinarna, w której czujesz się najlepiej? To znaczy, szczerze mówiąc, Tobiaszu, ja lubię gotować wszystko. Wiesz, nie mam jakiejś tak Okej. sprecyzowanej, że na przykład lubię kuchnię, bo i lubię kuchnię japońską, bo i lubię też zjeść dobre sushi, ale lubię też kuchnię francuską, także lubię po prostu kuchnię, gdzie się używa bardzo dużo masła. Lubię też kuchnię śródziemnomorską, gdzie naprawdę większość, że tak powiem, rzeczy to są owoce morza, takie świeże przygotowane z ziołami i z oliwą. Także mówię, no nie mam, że tak powiem, ulubionej kuchni. Szczerze powiem tak, no jestem takim człowiekiem, który po prostu lubi jeść wszystko i zawsze bardzo, bardzo lubię odkrywać coś nowego. Także mówię, no, no Okej. nie mam takiej jednej, jedynej kuchni na świecie, którą naprawdę bardzo lubię, no bo bardzo dużo mamy
kuchni polskiej, ale tak jak mówię, no możemy też bardzo dużo znaleźć w kuchni francuskiej, w kuchni śródziemnomorskiej i południowoamerykańskiej. Także no nie mam jednej takiej. Powiem tak, no lubię naprawdę jeść wszystko i gotować wszystko, szczerze mówiąc. Okej. A masz jakieś takie danie, które zawsze ci wychodzi? Masz jakieś takie swoje ulubione danie? No myślę, że takim moim ulubionym daniem, no to zawsze będzie okoń morski. Dlaczego? Bo no było to pierwsze danie, które zrobiłem na pierwszej randce dla swojej żony. Wiesz, i był to filet z okonia morskiego. Do tego zrobiłem taki sos ziołowy, używając mięty. Do tego używałem też liści pietruszki, prawda, i bazylii. Także mówię, no był to taki okoń morski, który był wyfiletowany. Także był to filecik z takim sosem ziołowym i do tego jeszcze robiłem prażone orzeszki pini oraz grillowaną cukinię, bo naprawdę bardzo, bardzo moja żona to lubi i muszę przyznać, że skradłem jej tym serce, także no, jest to na pewno moje takie, wiesz, danie sygnaturowe, bym powiedział. O kochany, to myślę, że teraz nieźle narobiłeś ludziom smaka. Na pewno zrobiło się smacznie, choć ja zresztą to napisałem, zapowiadając rozmowę z tobą. Napisałem, że na pewno zrobi się smacznie i to nie raz tego wieczoru. Dziękuję, Tobiaszu. A jeśli chodzi o takie dania, jeśli chodzi na przykład o desery? No powiem tak, że jeżeli chodzi o desery, no to kilka w swoim życiu zrobiłem, ale nie jest to nigdy jakoś tak moja, że tak powiem, najsilniejsza strona, prawda? No ale powiem tak, no że na pewno jestem w stanie zrobić bardzo dobrą szarlotkę, co udowodniłem w programie. No ale muszę przyznać też, że lubię też upiec sernik. No i myślę, że takim jednym z największych moich zawsze wyzwań to będzie biszkop, który po prostu robimy na tort. No, ale muszę przyznać, że kilka razy go zrobiłem i naprawdę smakuje rewelacyjnie, także jeżeli będzie potrzebna jakaś receptura, to naprawdę zapraszam. Jeszcze chciałem cię zapytać o twoje potrawy świąteczne, wigilijne, ale to za moment, bo najpierw chciałem cię zapytać o... Chciałem, żebyśmy pogadali o programie MasterChef. Co tobie dał takiego najważniejszego udział w tym programie? Wydaje mi się, że zdecydowanie pomogło mi to bardziej uwierzyć w siebie i w swoje możliwości, prawda? A jak również no, bardzo, bardzo dużo nauczyłem się w tym programie. Nie tylko gotować, ale też o samym sobie, no bo byliśmy tam grupą ludzi, z którymi naprawdę bardzo się zaprzyjaźniłem. No i myślę, że no, to, co zawsze będę pamiętał i to, co zawsze będę mówił, że mi dało, no to dało mi tak jakby nową przyjaźń, ale też bardzo tak jakby dużo rzeczy takich, których po prostu są niewycenialne, że tak powiem. To jest właśnie przyjaźń, prawda? No i też pewność siebie, że jednak trzeba wierzyć w marzenia. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś marzenia, to naprawdę starajcie się je spełniać. Naprawdę dążcie do tego, bo naprawdę jest warto. I bądźcie pewni tego, co po prostu chcecie osiągnąć. Te rzeczy, które wymieniłeś, przyjaźń i tak dalej, to są takie rzeczy, powiedziałbym, takie nienamacalne, prawda? Tak, dokładnie. Tak jak albo, mówisz, to jest... Albo się to czuje, albo się to ma po prostu w najbliższym otoczeniu, albo i nie, bo też są
I takie sytuacje, prawda? Oczywiście, że tak. Najważniejsze to wiesz, no to pamiętać być sobą po prostu i być dobrym człowiekiem, no bo pamiętajmy o tym, że bycie dobrym naprawdę nic nie kosztuje. Naprawdę, być uprzejmym to jest po prostu coś, co moim zdaniem każdy z nas powinien w sobie odnaleźć, naprawdę. A co było dla ciebie największym wyzwaniem w programie? No, wydaje mi się, że największym wyzwaniem to chyba było bieganie z tą żabnicą wokół sędziów, wokół biurowych. Bo ona ważyła prawie 12 kilo. Ale nie, tak szczerze mówiąc, wydaje mi się, że chyba największym wyzwaniem no, to było, jak gotowaliśmy w winnicy Półtorak, gdzie nabawiłem się udaru słonecznego. Także no, było to naprawdę bardzo, bardzo gorące. Była też oczywiście, znaczy było tam bardzo gorąco, była też presja czasu, ale też tak jakby sama przeze mnie, na samego siebie narzucona presja tego, że byłem kapitanem i chciałem po prostu tak jakby jak najlepiej dla swojej drużyny. Bo myślę, że to chyba była jedna taka z najtrudniejszych dla mnie wtedy konkurencji, prawda? Szczególnie, że no mówię, no nie czułem się wtedy akurat zbyt dobrze. A to choroba była? Nie, to ja dostałem wtedy udaru od słońca. Ja się bardzo Uła. źle poczułem, no. Ale dałeś radę jakoś? Tak, no tutaj, tam jest grupa ludzi, którzy naprawdę, że tak powiem, no są medycy i tak dalej, no wiesz, dużo wody, elektrolity, no już by mogłem z powrotem wracać do zespołu. To świetnie, to fajnie. Ale ja powiem szczerze, że kiedy oglądałem MasterChefa, to sprawiałeś wrażenie człowieka cholernie zdystansowanego do siebie i do życia. Czy tak rzeczywiście jest? To znaczy, może jeżeli chodzi do życia, to może nie aż tak bardzo, ale do siebie samego, to za każdym razem, wiesz, no jest taka, w środku człowiek czuje taką niepewność, wiesz. Wydaje mi się, że to Okej. powinno bardziej nas popychać do działania, aniżeli, no, że tak powiem, stać gdzieś w cieniu i myśleć, że któregoś dnia coś pięknego się zdarzy. No myślę, że po prostu. No jestem taką osobą, że naprawdę bardzo mi zależało, żeby pokazać samemu sobie, jak również wszystkim naokoło, że naprawdę stać mnie na to, żeby dobrze gotować, żeby było smacznie, no i też to robić, że tak powiem, pod presją czasu. No i myślę, że udało się. No, jednak no, zajęcie drugiego miejsca i bycie wicemasterszefem, to naprawdę, szczerze mówiąc, to jeszcze czasami to do mnie nie dochodzi, co się wydarzyło. Naprawdę? A No wiesz, to ile, było jednak. naprawdę? A ile czasu minęło od nagrań? No teraz, no już mamy teraz od finału ponad miesiąc. Także no już jest około tak, no ponad miesiąc już grubo, no. Okej. A który moment w programie był dla ciebie taki najbardziej, że tak to nazwę, znaczący, najważniejszy? Powiem tak, że otrzymanie fartucha ze swoim imieniem, wiesz, to wtedy już byłem, że tak powiem, człowiekiem spełnionym, no bo mówię, to było zawsze moim marzeniem, żeby wziąć udział w programie, no i wrócić, że tak powiem, do domu z tym fartuchem, prawda? No i mówię, no to myślę, że był jeden z takich kluczowych, no ale też pamiętam, że jedną z takich momentów, gdzie powiedziałem sobie, dobra, teraz będę walczył jeszcze mocniej że tak powiem, o tytuł MasterChefa, no to było w momencie, gdy jeden z moich przyjaciół, z którym bardzo się zaprzyjaźniłem, Mateusz Pietruszewski, niestety odpadł z programu. I wtedy, że tak powiem, dostałem takiego ekstra kopa, żeby po prostu zrobić to i starać się wygrać dla kolejnej osoby. Okej. Zresztą w ogóle miałem takie wrażenie,
że byliście ekipą niesamowicie zgraną i nie było między wami takiej rywalizacji. Powiem tak, Tobiaszu, że to fakt, że naprawdę bardzo, bardzo się wszyscy tam zżyliśmy i zaprzyjaźniliśmy. I muszę przyznać, że właśnie nie było żadnej takiej chorej rywalizacji, tylko każdy każdego wspierał i, że tak powiem, każdy każdemu pomagał jak tylko mógł. Także no to było naprawdę bardzo, bardzo fajne, takie naturalne. No mówię, no nie było nic takiego, żeby ktoś komuś coś powiedział złego, bądź też źle podpowiedział, tylko jakby każdy starał się dla każdego jak najlepiej, no bo każdy chciał jakby zaprezentować się z tej najlepszej strony, prawda? Tak, powiem ci, że mam w pamięci taką sytuację z finału Masterchefa. To chyba było coś takiego, że tobie coś się stało chyba w palec. Coś takiego. Tak, dokładnie. Miałeś kontuzję i Maciek, pamiętam, na tyle, że tak powiem, nie myślał w tym momencie o sobie, na tyle był empatyczny i tak dalej, bo to dobry człowiek po prostu jest, że do tego stopnia zmartwił się, czy ty będziesz miał doliczony czas. Tak, to było piękne z Macieja strony, no ale tak jak powiedziałeś, no to jest naprawdę bardzo dobry człowiek, bardzo empatyczny, muszę przyznać, że bardzo inteligentny i naprawdę bardzo mądry jak na swój wiek, wiesz, i muszę przyznać, że to było coś pięknego, jak usłyszałem, że on powiedział, że ja nie będę teraz gotował, chyba że doliczycie Mariuszowi ten stracony czas, w którym musiałem zejść po prostu na opatrunek, ale tak jak mówisz, no jest to naprawdę bardzo dobry człowiek, nie ma problemu, to jest naprawdę bardzo dobry człowiek i no i zresztą no pokazał to, prawda? Tak. Mam nadzieję, że uda mi się niedługo z Maćkiem porozmawiać też na tej antenie, bo przyznam szczerze, że też bardzo bym chciał go tutaj gościć. Na pewno coś wymyślicie. Mam nadzieję, że się uda. A powiedz mi, czy była w programie jakaś taka rzecz, taka potrawa, czy taki składnik, o którym w ogóle nie słyszałeś? Powiem tak, że większość rzeczy, które tam mieliśmy, to słyszałem o nich, bądź też jadłem, prawda? No ale mówię, no jedną z tych, że tak powiem, moich gwiazdeczek, które zawsze będę pamiętał, no to była żabnica, gdyż no nigdy nie przygotowałem tej ryby, no i wiadomo, to nie jest tania ryba, jest to ryba taka ekskluzywna, także no nie jest tak, że gości na każdym stole codziennie, bądź też raz w miesiącu, prawda? Także myślę, że to było jedno z takich moich największych wyzwań, no ale teraz już śmiało bym sobie z nią poradził. Muszę powiedzieć, że a propos tych ryb, że jak patrzyłem na niektóre ryby, to nie wiem jak to powiedzieć, taki, żeby nie zabrzmiało to jakoś brzydko, ale po prostu czasami wyglądało to, mówiąc delikatnie, niesmacznie. No nie każdy ryby są piękne, ale to tak jak właśnie jest to, że coś nie jest bardzo piękne, to nie znaczy, że nie może dobrze smakować. To jest właśnie piękno tej właśnie kuchni, że czasami naprawdę rzeczy, które tak jak powiedziałem, no nie pięknie wyglądają, mogą naprawdę bardzo pięknie smakować. A przekonałeś się o tym? To czy przekonałem się o tym? Znaczy, no powiem tak, że pamiętam jak byliśmy w Hiszpanii i próbowaliśmy percebes. Są to takie z żyjątka, które
żyją na klifach i one się zawsze je zbiera wieczorami i powiem tak, one wyglądają jak takie szpony smoka i szczerze mówiąc, jak byś to zobaczył, to naprawdę no jest to takie, jak pierwszy raz to widzisz, to takie troszkę, że tak powiem, no odrzucające, no bo wygląda to jak takie szpony, tak, prawda? No ale po spróbowaniu ich, jeżeli czujesz smak i zapach tego morza, no to to jest po prostu coś niesamowitego, prawda? Czyli rozumiem, że wzięcie udziału w Masterchefie to była jakby twoja inicjatywa, tak? Tak, dokładnie. To znaczy ja powiedziałem swojej żonie, że jak wróciliśmy z Anglii, że wezmę udział w programie i będę, że tak powiem, starał się go wygrać, albo przynajmniej wrócić z tym fartuchem do domu, prawda? No i mówię, no z racji tego, że mam naprawdę bardzo duże wsparcie od rodziny najbliższych, no to żona powiedziała, no pewnie, że tak, jeżeli czujesz się na siłach, idź, próbuj i dlaczego by nie? No i myślę, że naprawdę, no szczerze wszystkim polecam, amatorom gotowania, że jeżeli jesteście tam, nie bójcie się, będą castingi, idźcie na casting, naprawdę próbujcie, bo jest warto. Jest warto, bo mówię, no nie jest to tylko program gotowania, ale też program edukacyjny, w którym można się dużo nauczyć. I też mówię, oprócz tego, że uczysz się gotować tych naprawdę bardzo dobrych dań, to oprócz tego uczysz się dużo o sobie, przepraszam, też o pracy w zespole. Także no naprawdę, naprawdę, naprawdę warto. Gorąco polecam. A czego ty się nauczyłeś o sobie? No ja myślę, że wiesz, takiej pracy w stresie, wiesz, jak, że tak powiem, czasami się wyciszyć i skoncentrować na tym, co jest ważne w danym momencie. I to mówię, no to jest, myślę, że to jest jedna z rzeczy. No i myślę, że bardzo, bardzo dobrze się teraz nauczyłem gotować na takim naprawdę poziomie restauracyjnym. Okej. A jak wygląda taki casting do takiego programu? To znaczy najpierw musisz wysłać swoje dania, prawda, które są oceniane. No oczywiście wiadomo, że teraz w czasach COVID-ach no to jest ciężko czasami się spotkać z jurorami, z ludźmi, którzy tu prowadzą casting. No i następnie, jeżeli twoje danie wyda się takim daniem po prostu interesującym, które, że tak powiem, przebije inne, no to wtedy masz takie gotowanie po prostu jakby na żywo, gdzie dostajesz mnóstwo pytań o gastronomię, o to, co robisz, kim jesteś, no i wtedy po prostu po tym całym castingu decydują, czy zaproszą cię do tej 28 i wtedy wszystko się zaczyna. Aha, rozumiem. Rozumiem. A czy po programie, po udziale w programie stałeś się jakoś tak bardziej rozpoznawalny, że ludzie rozpoznają cię na ulicy? Powiem tak, że odczuwam to tak troszkę, no bo jednak czasami jak się wejdzie do sklepu, no to ktoś tam zwróci uwagę, o witam, to ten pan z Masterchefa, bądź też jak odbieram dziewczynki ze szkoły, także zawsze tam pod szkołą ktoś powie jakieś miłe słowo, że mnie dopingował, także no powiem, że no na pewno no nie poszło to na niekorzyść, prawda, także wydaje mi się, że no na pewno jestem bardziej rozpoznawalny przed tym, jak nikt mnie po prostu nie znał, prawda, także no, zawsze to jest jednak inaczej, prawda, no tak to by nigdy pewnie nikt o mnie nie usłyszał. Chociażbym pewnie nie zaprosił ciebie do radia na przykład. No pewnie nie. Pewnie byśmy nie mieli tej przyjemności porozmawiania teraz, prawda? Tak. Ale nie przeszkadza ci to?
Nie, to znaczy, wiesz co, ja jestem taki, że nie wiem, ja, że tak powiem, teraz no, nie koncentruję się na tym, że jest tam jakaś troszeczkę większa popularność niż była. Ja mówię, dalej, że tak powiem, mam jedno w głowie, tak jedno motto, żeby naprawdę, żeby być po prostu dobrym człowiekiem, być dobrym dla tatą, dobrym mężem, wiesz. I wiesz, no myślę, że Tak. wszystko resztę naokoło się po prostu ułoży. A jest tak, że na przykład dostajesz jakieś propozycje udziału w projektach? Powiem tak, że mam kilka projektów na przyszły rok, także na pewno będzie gotowanie, będziemy na pewno coś tam gotować z Maćkiem i będziemy też gotować z Mateuszem, także na razie nie mogę zdradzić wszystkiego, ale powiem tak, że na pewno zobaczycie nazwę akcji na początku roku, także no, będzie się działo, Okej. na pewno będę dawał znać bliżej terminów. Także będziecie to mogli zobaczyć na moim Instagramie, a także na Facebooku. Ale super. Ale jesteś zapraszany na jakieś spotkania, nie wiem, czy coś takiego? To znaczy, powiem tak, że zostałem poproszony o kilka, że tak powiem, spotkań tam akurat w rejonie, z którego pochodzę, czyli z Dolnego Śląska. No, ale tak jak mówię, nie chcę na razie wszystkiego zdradzać, także bliżej terminów na Okej. pewno się wszystko dowiecie. Czyli na razie słodka tajemnica. No powiedzmy, możemy to tak zostawić. Okej. Nie będę w takim razie drążył tego tematu. Porozmawiajmy o świętach trochę, bo zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Czy jest jakaś taka potrawa wigilijna, świąteczna, którą twojej specjalności, że tak powiem? I co byś polecał, ty jako ty? To znaczy, ja myślę, że no, stołu wigilijnego no, nie może być bez ryby po grecku. No, ja lubię akurat swoją rybę po grecku robioną z pomidorów pieczonych, jak również pieczonej papryki. Ja nigdy nie dodaję cebuli do swojej ryby po grecku, tylko dodaję pora. Także Okej. no mówię, no. Jest to tam kilka takich naprawdę, no wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo, bardzo proste danie, do którego można naprawdę dużo, dużo siebie, że tak powiem, dodać, prawda? I mówię, no ja zawsze lubię piec te pomidory, piec tą paprykę, później robić z tego taką passatę, gdzie dodaję ziół i czosnku, prawda? No i mówię, no ja zdecydowanie wszystkim polecam rybę po grecku. No, myślę, że jest to naprawdę, wydaje mi się, takie moje naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobre danie, no i też moje ulubione, że tak powiem, na stole Wigilii. A pierogi? Powiem tak, no oczywiście ja nie mam nic przeciwko pierogom, ale jeżeli miałbym wybierać, no to nadal Zubiaszu, zostanę przy rybie po grecku. No Ostatnio oczywiście, no tempa jest słyszałem. dobry, no jest też fajnie, wiesz, no zrobić dobry Aha. barsz, prawda? Gotować go i klarować go tam przez kilka dni, to też jest naprawdę ważne. No ja też lubię robić kompot. Mówię, no jest bardzo, bardzo ciężko, wiesz, no też lubię bardzo dobrą kutię z makiem, z miodem. Ja jeszcze do swojej Okej. kutii dodaję takich podprażanych orzechów włoskich. Także mówię, no jeżeli chodzi o święta, no to lubię wszystko, no ale jeżeli miałbym wybrać tą jedną, jedyną potrawę, no to myślę, że zdecydowanie byłaby to ryba po grecku z pieczonymi paprykami i pomidorami. Okej. Ostatnio słyszałem taką sondę. Było pytanie: barszcz czy ryba, czy zupa grzybowa? I jak to jest u ciebie? No ja myślę, że jeżeli miałbym wybierać pomiędzy dwoma, no to myślę, żebym zrobił zdecydowanie barszcz. Okej.
Czyli barszcz jednak dominuje. Chociaż niekoniecznie, bo powiem szczerze, że grzybowa też kilka razy była. Nie, grzybowa jak najbardziej jest bardzo dobrą zupą, no ale mówię, no znowu, no to jest tak bardzo ciężkie do wyboru, prawda? No bo mówię, szczególnie ja lubię jeść wszystko, także mówię, no ale jeżeli miałbym wybierać pomiędzy dwiema, no to znaczy pomiędzy dwoma, no to myślę, że bym wybrał barszcz. A czy jest jakiś, nie wiem, na przykład specjalny sposób u was, na przykład w regionie, specjalny przepis na przyrządzanie takich potraw, czy raczej nie ma jakiejś takiej różnicy? Chodzi mi o regionalne, nie? Mhm. Wiesz, powiem ci tak, że wydaje mi się, że jeżeli chodzi o potrawy wigilijne, no to w większości są bardzo, bardzo podobne na Dolnym Śląsku do tych potraw, które są po prostu tutaj, prawda? Mówię, jeżeli chodzi o Wigilię, wydaje mi się, że w całej Polsce to jest jednak ta tradycja, że kiedyś zawsze robiło się tego, na przykład karpia, robiło się karpia w galarecie, prawda, robiło się tą warzywną sałatkę, robiło się bar z uszkami, robiło się kutie właśnie. No myślę, że powiem tak, że zawsze jeżeli chodzi o Wigilię, ja wychodzę z takiego założenia, że no, czym chata bogata, prawda, że najważniejsze to, żeby czuć było tą miłość do gotowania, żeby to chodzi o to, żeby po prostu usiąść razem przy tym wigilijnym stole, dzielić się tymi potrawami, prawda, no szczególnie, że mówię, no mamy tradycję w Polsce, także chcemy zawsze, żeby było tych 12 potraw, jak było tych 12 apostołów, no ale mówię, no to jest, no sama magia spotkania się przy tym wigilijnym stole, dzielenia się tymi potrawami, no myślę, że to na co powinniśmy najbardziej patrzeć. Tak, czyli na pewno ryba po grecku zrobiona przez ciebie w tym roku na pewno będzie. No na 100%, to jest, że tak powiem, to na 100% będzie. Czy coś jeszcze? To znaczy nie, no to na pewno będę też robił barszcze, no tak jak wcześniej wspomniałem, będę robił też kutie, będę robił też taki właśnie kompot, taki a la bezalkoholowy poncz. No myślę, że na drugi dzień świąt będę chciał zrobić taki beef Wellington, czyli polędwicę wołową zapiekane w cieście francuskim z grzybami. Także o, no kurde. Powiem tak, na pewno będzie się działo. Wydaje mi się, że też na pewno będą grane owoce morza, także no myślę, że w tym roku na pewno dużo, dużo będę starał się gotować, no ale też nie oszukujmy się, no mieszkam chwilowo wraz z mojej żony mamą, także myślę, że wraz z Anetą i z mamuśką na pewno we trójkę coś wymyślimy, także na pewno będzie się działo. A jakbyś mógł jeszcze na koniec, Mariusz, przypomnieć nam wszystkim, bo ja też nie pamiętam, przyznam, czym jest kutia? Kutia to jest taki makaron z makiem, z miodem i właśnie tak jak mówię, no opcjonalnie można do tego dodać orzechów, prawda? No bo chyba, że nie masz alergii do orzechów, no to nie polecałbym oczywiście, prawda? Ale to mówię, no to jest jedno z takich starszych dań. Pamiętam, zawsze moja mama robiła to, że tak jakby gotowała mak zawsze 2 dni wcześniej, później robiła własnej roboty makaron, do tego dodawała świeżego miodu i później ten mak, także mówię, no to jest takie naprawdę bardzo dobre i posypywała to na sam koniec prażonymi orzechami, także mówię, no to wyniosłem akurat z domu, także na pewno będzie to w tym roku na stole wigilijnym. No, jestem ciekawy teraz, ilu z naszych słuchających poleciała ślina. No ja się zrobiłem głodny, szczerze mówiąc.
Jestem bardzo ciekawy, jak to u was wygląda, ale uprzedzałem, że będzie smacznie. No i było. Dziękuję, Tobiaszu. Bardzo, bardzo ci serdecznie, Mariusz, dziękuję za to spotkanie. Tobiasz, dzięki bardzo za zaproszenie. Dziękuję, kochani słuchacze. Dzięki za to, że byliście dzisiaj z nami. I mam nadzieję, że do usłyszenia kolejnym razem, Tobiaszu. Tak. I chciałbym ci życzyć też tutaj na antenie w towarzystwie słuchaczy, bo my się jeszcze nie rozłączamy, ale chciałbym ci złożyć życzenia zdrowych, spokojnych przede wszystkim świąt. Dziękuję bardzo i wzajemnie, naprawdę zdrowych, wesołych świąt spędzonych w takiej naprawdę domowej, kochanej atmosferze. Żeby mówię, no zróbmy tak, żeby nikt na te święta nie został sam i żeby każdy miał uśmiech na twarzy. Tak. Szczególnie mam wrażenie, w tych czasach jest to szczególnie potrzebne. To prawda, to prawda. Tak, tak. Także dziękuję bardzo jeszcze raz za zaproszenie. Bardzo ci dzięki za rozmowę. A my za chwilkę poza anteną, jako że się widzimy teraz także, zrobimy sobie zdjęcie, słuchajcie. I ja to zdjęcie wrzucę na swoje... Lubię to wypowiadać. Social media. Tak. Tak to się teraz fachowo nazywa. Naszym gościem był Mariusz Kisiel, a ja zostawiam was z Rafem Kamińskim z jego wersjami przebojów Kory.